Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia relacji z pierwszego przeglądu twórczości artystycznej seniorów na Bemowie. Sobota 21 października upłynęła na Bemowie pod znakiem artystycznych występów i prezentacji, pokazów filmowych czy wystawy prac twórczych seniorów. Wszystko za sprawą pierwszego dzielnicowego przeglądu twórczości i talentów artystycznych seniorów. Wydarzenie odbyło się w sali widowiskowo-kinowej Wojskowej Akademii Technicznej. Pani dyrektor, skąd inicjatywa, aby takie wydarzenie się tutaj w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło? I jak w ogóle przebiegają dzisiejsze uroczystości? No, jest to pomysł Ośrodka Pomocy Społecznej, ale poparty też takimi negocjacjami i rozmowami z Forum Bemowskich Seniorów. Mamy taką inicjatywę tutaj na Bemowie, do której skupione jest wiele organizacji pozarządowych, ale też klubów seniora, różnych instytucji, które prowadzą działania dla seniorów. I wszyscy jakby byliśmy przekonani co do tego, żeby pokazać miejsce i ludzi, którzy mają pasje. Seniorów, którzy mają różne pasje, mają zainteresowania i chcą je pokazać innym. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, jakiego rodzaju atrakcje dzisiaj czekają tutaj na wszystkich, którzy przybędą do Wojskowej Akademii Technicznej? Zgromadziło się tutaj wiele osób. Jest 150 artystów, którzy w różnych dziedzinach, w dziedzinie literatury, muzyki, rękodzieła, które tutaj też widzimy, przyszli ze swoimi dziełami, ze swoją wiedzą i ze swoją, jak powiedziałam, umiejętnością i pokazują nam swoje talenty. Przede wszystkim na scenie ponad właśnie 20 zespołów pokazuje swoją twórczość artystyczną. Mamy tutaj foyer, takie miejsce, w którym różne placówki prezentują pracę swoich uczestników, artystów, prace, nie wiem, wykonane na szydełku, na drutach, różne obrazy, tak, różne rękodzieło takie użytkowe bardziej. Później mamy zabawę taneczną. Oh!
Proszę Państwa, to jest przegląd, to nie jest konkurs, więc my tutaj nie wybieramy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, ale wszyscy artyści, którzy się dzisiaj prezentują, otrzymają ze sceny nagrody. Mam nadzieję, że z rąk Pana Burmistrza, który dzisiaj doczeka do końca i będzie mógł nagrodzić wszystkich wyróżnionych tym, że tutaj mieli możliwość zaśpiewania, pokazania swojej twórczości. Proszę jeszcze powiedzieć, jakie miejsca włączyły się w organizację tego przedsięwzięcia i uczestniczą w tym dzisiejszym wydarzeniu? Przede wszystkim są to organizacje i instytucje zrzeszone właśnie w Forum Bemowskich Seniorów. Domy Pomocy Społecznej Kombatant, Dom Emeryta Wojskowego, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ulicy Lazurowej, Bemowski Klub Seniora, Kluby Seniora przy Spółdzielni Wola, Górczewska, Lazurowa. Seniorzy, którzy pracują w różnych takich inicjatywach i projektach przy Bemowskim Centrum Kultury, z biblioteką współpracują, z OSIR-em. Także no mamy tutaj naprawdę wszystkie placówki, wszystkie instytucje, które zajmują się seniorami na terenie naszego Bemowa. To ja jeszcze na zakończenie zapytam, jak Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera seniorów i aktywizuje? Jakie są te działania takie na miejscu codzienne Państwa? No przede wszystkim pomagamy tym, którzy są w trudnej sytuacji. Pomagamy poprzez pomoc finansową, usługową, ale też organizujemy takie zajęcia aktywizacyjne, o których Pani powiedziała. Przede wszystkim prowadzimy ośrodek wsparcia dla seniorów przy ulicy Lazurowej. Tam tygodniowo ponad 200 seniorów znajduje swoje miejsce, bo jest ośrodek wsparcia, taki dzienny, ale też dwa kluby seniora, które spotykają się we wszystkie prawie dni tygodnia, oprócz poniedziałku, a wtedy jest Akademia Seniora z Pasją. Prowadzimy zajęcia chóru, prowadzimy zajęcia malarskie, spotykają się brydżyści. Zapraszamy wszystkich Państwa do tego miejsca. To jest cudowne miejsce i będzie nam miło, kiedy większość seniorów z naszego Bemowa będzie tam się mogła spotykać. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska, którą reprezentowali uczestnicy warsztatów odbywających się w Klubie Seniora. Prezentujemy nasze prace, które wykonujemy w ciągu całego roku. Różne tematy, jak widać, i obrazy, prace malarskie, także te tkaniny. Coś w rodzaju batiku malowanego ręcznie, to wszystko ręcznie wykonywane jest. Bardzo mi się podobały też wykonywanie tkanin, malowanie ręczne tkanin, chusteczki, szaliki, apaszki. Nawet te kwiatuszki też są wykonywane ręcznie. Poznajemy różne ciekawe metody, techniki tak zdobienia. Ciekawa jest, można powiedzieć, i biżuteria wykonywana z szyfonu. No, także praktyczne torby na zakupy czy na plażę. No i biżuteria, drzewka, szczęścia. Proszę mi powiedzieć właśnie tutaj, nawiązując już do klubu, jakiego rodzaju zajęcia się tam odbywają, w jakich Panie uczestniczą? To właśnie, tak jak koleżanka wspomniała, malowanie na tkaninie, malowanie na
na podobraziach, tak jak widać tutaj są obrazy wywieszone, robótki ręczne tego typu, biżuteryjne, z koraliczków, igłą szyte. No i jeszcze z masy plastycznej różnego rodzaju robimy tam rzeczy, też z filcu. Różne techniki poznajemy po prostu, zdobienia. Jak panie podsumowują dzisiejszy dzień? No myślę, że udany, jest trochę ludzi. Przede wszystkim sporo jest, bo to są jeszcze występy, chóry różne, więc duża część tam przebywa. Natomiast zainteresowanie jest w ogóle, gdzie, z jakiego klubu jesteśmy, jak to robimy, kto nam pomaga robić, czy mamy jakiegoś nauczyciela, kto nam pokazuje, tak, że uważam, że jest zainteresowanie, jest. Zresztą też jakie są wystawy w parku. Przy amfiteatrze, to więc my też te iska mamy, więc jest zawsze zainteresowanie, jest. Przeważnie to zajmuje się biżuterią i malowaniem obrazów, ale chodzi się na zajęcia i to, co pokazują, to człowiek to wciąga to i robi, także sprawia mi to przyjemność w ogóle, robienie takich rzeczy. Od godziny 10 mamy tutaj swoje stoisko wystawiennicze z pracami z naszego klubu, z malarstwem, rękodziełem i różnymi pracami technicznymi wykonywanymi w klubie na zajęciach plastycznych czy malarskich. I będziemy też występowali z zespołem wokalnym naszym Karabelo na scenie za chwilę, gdzie zaprezentujemy dwa utwory, Padam Padam i Renesantor, piosenkę Tych lat nie oddanik. Panie Elu, przypomnijmy, bo nie wszyscy widzowie wiedzą, od jak dawna funkcjonuje właśnie zespół Karabelo i kto może się do niego zgłosić, kto może się zapisać. Zespół Karabelo działa u nas w klubie od 25 lat, zgłosić się może każdy, lubiący śpiewać po prostu. Jakie repertuary wykonuje właśnie zespół Karabelo? Repertuar jest bardzo różnorodny w zależności od zapotrzebowania, w zależności od tego, co nam się uda wyszukać. Po prostu jakiś ciekawy repertuar, no nie taki oklepany. I proszę jeszcze powiedzieć tak na zakończenie, z jakiego rodzaju właśnie aktywności można skorzystać w klubie seniora? Jakiego rodzaju zajęcia się odbywają i na jakie pani zaprasza? Które też są tutaj prezentowane, bo jak widzimy, szereg różnych pięknych rzeczy jest stworzonych w klubie. Warsztaty plastyczne, tworzenia przestrzennego, warsztaty malarskie, warsztaty wokalne zespół Karabelo, sekcja brydżowa. Czyli serdecznie zachęcamy też do przychodzenia i do uczestnictwa w zajęciach. Oczywiście. Warsztaty biżuteryjne jeszcze, nie wiem czy wymieniłam, chyba nie, więc warsztaty biżuteryjne jeszcze. No właśnie przeróżnego rodzaju jakieś aktywności, takie rękodzielnicze, malarskie, wokalne, no na razie tego typu propozycje. Natomiast jesteśmy otwarci na propozycje jakieś inne od Państwa, seniorów. Może jakieś propozycje padną i wtedy takie warsztaty utworzymy.
uważam, że w ogóle każdy rodzaj aktywności dla seniorów jest bardzo istotny, dlatego że pozwala po prostu seniorom wyjść z domu, znaleźć jakieś miejsce, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności, swoje zainteresowania, hobby, a przede wszystkim znaleźć kontakt z innymi osobami. Uważam, że dzisiejsze przedsięwzięcie jest fantastyczne, ponieważ pokazuje szereg talentów, które właśnie wykształcili w sobie seniorzy, które kultywują, które powiedzmy kontynuują i chcą się podzielić również z wszystkimi widzami, żeby zapoznali się właśnie z tym, co potrafią robić. Ja zresztą zachęcałam też również wizytujących, których było dosyć sporo, żeby właśnie starali się uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach. Bemowska Rada Seniorów myślę, że jest dosyć znana z inicjowania zajęć sportowych. Jak prawdopodobnie wszyscy wiedzą, jesteśmy praktycznie biorąc już od wielu lat mistrzem sportu w Warszawie. Nie tylko w Warszawie, bo w województwie również mazowieckim. A jak się okazuje, zajęliśmy również drugie miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie dla seniorów. Proszę Państwa, no wydaje mi się, że przede wszystkim to, co utrzymuje seniorów w dobrej formie, to przede wszystkim samokształcenie, kontakt z drugim człowiekiem i ruch. To są podstawowe, że tak powiem, elementy, które pozwolą nam zachować dobre samopoczucie, długie życie i dobry humor. Seniorzy wykazali się niezwykłą charyzmą i kreatywnością, a wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy zapewnienie, że będzie kontynuowane. Najpierw miałam straszne nerwy, że właśnie coś nie wyjdzie, że Państwo tutaj nie dotrą, ale jestem zachwycona, bo rzeczywiście widać, że seniorzy poczuli, że to jest ich dzień i ich wydarzenie. Także dziękujemy Państwu wszystkim, którzy przybyli na to wydarzenie. Na zakończenie jeszcze pytanie, czy tego typu imprezy będą się odbywać cyklicznie na terenie Bemowa? Proszę Państwa, to pierwszy przegląd. On się nazywa Kalejdoskop Kreatywności. Mam nadzieję, że to wydarzenie będzie kontynuowane w kolejnych latach i że będziemy mogli się rozwijać i pokazywać coraz więcej Państwa pasji i zainteresowań. Zapraszamy. Po prezentacjach scenicznych wszyscy artyści zostali nagrodzeni, a wydarzenie zakończyło się zabawą taneczną z muzyką na żywo.